I halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i oczywiście zapraszam Was serdecznie na wyczekiwany, tak naprawdę wyczekiwany unboxing. Czekałam na tą przesyłeczkę, jest to przesyłka z Shein i jest to taka poświąteczna. To jest żadna jakaś tam kampania, po prostu luźny filmik z Shein. Więc najpierw zrobimy sobie w pierwszej części, tak jak zawsze, unboxing, a w drugiej części będzie try on. Także jeżeli chodzi o kod zniżkowy, to cały czas macie AGA 015X. On obowiązuje non-stop. Nic się to w tej kwestii nie zmieniło. Nie wiem ile jest rzeczy, bo naprawdę nie pamiętam, nie wiem nawet co to przyszło. Nawet nie wiem, ale sobie zrobimy tak jak mówię, unboxing. Mam nadzieję, że telefon nie spadnie. Dobra, rzeczy z tego co widzę jest 6. Zacznijmy od pierwszej. Zrobimy sobie unboxing, tak jak powiedziałam, pootwieramy, pokażę Wam jak to wygląda, a później sobie będziemy mierzyć. Rozmiar L wybrałam i mam nadzieję, że słusznie wybrałam. Dobra, już fajne minusińskie, ale jakieś małe to. Rozmiar L, czujecie to? Golfik brałam? O, to nie wiedziałam, że golfik wzięłam. Myślałam, że go nie wzięłam w końcu. Fajny, biały, oby nie był tylko zbytnio przeźroczysty, no nie jest za gruby. Taki golfik wybrałam, taki moherkowy, taki, po prostu moherkowy, biały, śnieżno-biały, dziewczyny, jak światło tu przekłamuje, od razu mówię, że to jest śnieżno-biały. No i tutaj na szyi sobie, o, będziemy tak podwijać, fajnie, że jest luźny, więc mam nadzieję, że nie będzie cisnął przy szyi. No i zobaczymy, przymierzymy sobie, także to jest rzecz pierwsza i tak jak mówię, to jest size L. Dobrze, że wzięłam L, bo MK mogłaby być mała. Druga rzecz w rozmiarze M. Dobra, postawiłam na M-kę jakąś. Okej. Jedna rzecz mi widzę nie przyszła, którą bardzo chciałam, ale widzę, że mi dali coś w zamian. Dobra, jest to tak. To był taki zestawik do domu, po domu. On jest z takiego ekli, fajny materiał, to mi się już tu podoba, fajnie, to bardzo fajna taka bawełęka. Ciekawe, czy to jest rozciągliwe, chyba nie bardzo, ale to ma być takie trochę do ciała. To jest taki ekli, w kamerze wygląda na żółty, widzę, ale to nie jest żółty, zaufajcie mi. Ekli i do tego tak, jest bluzka long, jest taka długa i do tego są spodnie. I spodnie są, no nawet spoko wyglądają, ale mówię, to jest takie po domu w sumie. Chyba, że gdzieś o, do parku tak sobie podreptać. Na dole są ze ściągaczem. Tak to wygląda. Nawet powiem Wam, że są ciepłe. Są na takim miśku. Tak wyglądają. Tutaj jest ten sam napis. Dobrze, że wzięłam M-kę, że nie brałam zawyżonego. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie wyglądają spoko. Guma w pasie. Tutaj są takie trochę luźniejsze. Zobaczymy, jak to będzie razem wyglądało. To tak jak mówię, to jest taki zestaw i generalnie to było na takich rzeczach po domu, nie? Ale ja widzę, że to jest takie fajne, że to może też fajnie wyglądać, jak będzie na mnie pasować, to będzie fajnie wyglądać, nawet mówię, gdzieś jak mam szybko lecieć, to właśnie ściągnąć tylko to, trampeczki czy tam adidaski i lecę. Także to jest, przepraszam, rzecz druga. Kaszel mnie dusi. Rzecz trzecia, size M. Coś wzięłam w size M. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, już wiem, że to był jakiś zestaw. Dobra, wiem, że to był jakiś komplet, ale nie pamiętam. Mamy tu bluzkę, czyli znowu mamy dwie rzeczy jakby w paczce. Bluzka jest taka atłasowa, zwykła, czarna. Nic tu się jakby nie wyróżnia, po prostu fajna, czarna. W ogóle też będzie na wiele okazji. Powiem, że taka czarna, naprawdę na bardzo wiele okazji. Fajnie jest tutaj tak marszczona. Ładnie to wygląda. Długi rękaw. Rękaw tutaj jest na gumce. Tutaj mamy gumeczkę. Ściągacz. Więc super. I to jest góra. A do tego znowu ten zapach taki specyficzny, jak w tych niektórych paczkach. Specyficzny zapach taki, ja zawsze mówię, że to tak jakby trochę rybą. Wiecie? Taki, no coś tak czuję. I do tego jest... Okej. Nie wiem, czy w to wejdę. Wzięłam M-kę. Size M, mogę nie wejść. Chyba, że to jest wysoki stan. Nie wiem, czy wejdę w to. No nie wiem. Zobaczymy. Wysoki stan.
i mamy do tego taką spódnicę. Cała taka plisowana, to jest wysoki stan. Z tyłu macie zameczek. No nie wiem, powiem Wam, że jestem ciekawa tego zestawu. Fajnie, bo spódnica ma halkę. To mi się podoba, nie będzie się ta skórka tak nam do nóżek ocierać. Tylko boję się, czy wejdę w pasie. No zobaczymy, jeżeli to będzie taka typowa M-ka, to powinnam wejść. W bioderkach widzę, że tak, to jest trochę takie gumowe. No i tak jak mówię, to jest czarne, więc mam nadzieję, tutaj światło, kurde, trochę przekłamuje. Mi się bardziej podoba przy zimnym. W każdym razie jest to czarny kolor, dziewczyny. Światło się tu odbija. To jest czarne. Także taki zestaw. Wszystkie ceny, wszystkie linki będziecie mieć w opisie pod filmem. Więc to jest rzecz kolejna. Na pewno fajną rzeczą jest, że podwójne rzeczy, nie? Tam macie top i spodnie, tu macie bluzkę i spódnicę. Jakby w jednej przesyłce. Teraz tutaj nie wiem, co wybrałam. Co to jest? Size L. Jakąś L-kę brałam. Ja jak zawyżam, to coś musi być z biustem, nie? Że się boję, żeby nie było opięte. Już pamiętam, dobra. Czekajcie, woreczek. Woreczek. No i to jest takie coś. Takie coś. Takie ala jakby gorset, bluzka z ala gorsetem. Nie wiem. Fajnie to wygląda na pewno. Ale jak to będzie wyglądało na mnie? Who knows? No fajne, ciekawe. Połączenie, bardzo lubię taką bawełnę połączoną z ekoskórką do spodni z wysokim stanem. Myślałam o tym. Więc może być fajnie. Zobaczymy. Czy to się gdzieś zapina? Tak, jest zameczek tutaj z boku. Tu z boku jest zameczek, więc okej, okej. Jestem tego ciekawa. Jestem tego ciekawa. To chyba nawet nie było drogie, bo to chyba było z 8 funtów. Słuchajcie, tak mi się wydaje. To jest rzecz czwarta. Rzecz piąta. Szybko nam pójdzie w ogóle. Szybki będzie ten unboxing. Size M. Ja też chyba szybko mówię. Dajcie mi w komentarzu pod filmem, czy ja nie mówię za szybko. Udało mi się zdobyć ten... A to nawet Wam teraz zrobię sneak peek. Zrobię Wam sneak peek, bo jestem tego ciekawa. Jaki wybrałam? Jeszcze raz. M-kę. To dobrze chyba. Dobrze, że wzięłam M-kę. Tylko czy nie będzie krótkie? Nie będzie krótkie. Spoko. Fajne na teraz nawet. Zobaczcie. Tak long. Mam na sobie po prostu long. I żeby było mi tutaj cieplutko, jak w domu nawet sobie siedzę. Zobaczcie. Na wszystkie longi będzie to akuracik. Ma kieszenie? Nie ma. Po prostu taka kamizelka. Taka kamizelka, ale jest idealnie po prostu wyprofilowana, idealnie wycięta. Bo zazwyczaj albo tu mi gdzieś wisiało, albo coś odstawało, a ta jest po prostu idealnie wycięta. Świetna. Na podszyweczce po prostu zwykły czarny bezrękawnik, milusiński. Super. Super sprawa. Bardzo mi się ten bezrękawnik już mi się podoba. Będę go często nosić właśnie na te longi albo na koszulę. Albo na koszulę, więc to już w ogóle plus. Nie wiem, jaka tam była cena. Wszystkie linki, wszystko będzie w opisie. Tu Wam też wjedzie kod zniżkowy. Aga 015X. I dziewczyny, ostatnia rzecz. Chciałam bardzo taką jedną kurtkę, ale może next time się uda. Elka teraz tutaj coś jest. Chyba to była jakaś komplet góra z dołem. Tak jest. Góra z dołem. Nie wiem, podobało mi się na stronie. Trochę mi się chyba styl zmienia, słuchajcie. Już wiem. Takie coś. Takie bardzo w stylu koreańskim, bardzo w stylu Chanel. Broszkę tu bym tylko nakleiła Chanel i naprawdę by to wyglądało jak te zestawy takie Chanela. Także zobaczymy tylko, czy nie będzie to wielkie. To jest góra, to jest taki chropowaty materiał. Nie wiem, czy widzicie. Coś takiego. Czarno-białe. Ładnie to wygląda. Fajnie, jakbym teraz zdążyła Wam zrobić try on haul za chwilę. No i L-ka spódniczka. Spódniczka jest taka troszeczkę z wysokim stanem, dlatego bluzka jest krótka. No, wygląda to ładnie. To wygląda tak posz z daleka. Z bliska to jest taki normalny materiał, ale z daleka to naprawdę może wyglądać ładnie. Także co? Ja spróbuję wskoczyć teraz w te outfity i spróbuję też nagrać coś na Instagrama. Nigdy tego nie robiłam, więc muszę poprosić tutaj młodzież o pomoc. Bo bardzo chcę nagrać taki filmik właśnie, jak pokazuję rzecz, a potem po prostu w nią wskakuję, nie? Nie wiem, jak się to robi, ale jakoś to spróbuję zrobić. To są wszystkie moje zamówione rzeczy. Brakuje mi tylko właśnie tej kurtki. Chciałam bardzo taki kożuszek, na chyba był białym tym. Ale może mi się uda next time. Także co? Mam nadzieję, że te rzeczy Wam się spodobały. Ja nie mogę się doczekać w ogóle wskoczenia w nie i zobaczenia, jak to będzie wyglądało w realu, w rzeczywistości. Dajcie znać, co przykuło Waszą uwagę, co najbardziej Wam się z tych rzeczy tak na pierwszy rzut oka spodobało.
Tutaj jeszcze raz powtarzam, wjeżdża kod. Wszystkie linki, wszystko będzie w opisie. Także dziękuję za chwilę uwagi i ja nagram Wam drugą część, a w drugiej części zrobimy sobie try on haul. Do usłyszenia.